Okej, rozbieramy tą szopę, czyli tu zrobimy niebawem lądowisko. Niebawem zrekrutujemy, także miejmy nadzieję, rzemieślnika. Już niewiele brakuje. A tego jegomościa publiczną egzekucję zrobimy na poprawę humorów. Tak mi się wydaje, bo nie potrzebujemy więcej niewolników w tej chwili. Tak. Ostatni jednorożec. Wielkie dzięki za bicy. Ostatnio Starlet poszła na kotlety. Wiem, no ale mniejsza z tym. W sumie racja. No. Nie dopilnowałem. Ale tak, postaram się tego unikać w przyszłości. Czyli jaki jest plan? Dzisiaj krematorium. Krematorium. Będziemy pozbywać się starych ubrań. Biokodowanej broni. Ubrań z trupów, a także samych trupów. Tak, nie będziemy musieli już kopać tutaj tych grobów. To jest absurdalne. Tak, już czas z tym skończyć. Dobra, idziemy dalej w takim razie. I właśnie, mamy też tego gościa, który jest niezadowolony. Nie wiem, czy wypełnimy tego questa. Normalnie te questy są dość łatwe, ale to może być trudne. Żeby zrealizować tego questa, on tutaj będzie przez ile jeszcze dni? 16 dni i musi mieć nastrój powyżej 35%. Średnio. W tej chwili ma 29. Zobaczmy, co mu się nie podoba. Brzydkie ubrania, na razie nowych nie uszyjemy. Jadł gotowane grzyby. No niestety, my jemy grzyby z mięsem. Okropna sypialnia. To się zmieni, bo on spał tutaj pierwszą noc. Nie jadł mięsa. Ok, czyli on mięso chce jeść przede wszystkim. Mamy technicznie mięso, tylko trzeba przyrządzić z tego posiłek. Spał w zimnie. Poważnie? A, bo tu nie ma jeszcze tu nie ma grzejnika. Ok, tu wstawimy nowy grzejnik. W tych salach jest troszkę lepiej. Jadł pastę. A i mu się nie podoba, że jest ciągle w środku. No, kurde, przyszedł zamieszkać pod górą. To czego on się spodziewał, cholera? I brzydkie otoczenie to w tym pomieszczeniu. Wyłączymy mu badania naukowe, tak żeby on nic nie robił. Niech on siedzi tutaj, słucha sobie muzyki, podziwia dzieła sztuki, je posiłki z kuchni. No, niech się relaksuje. Tak naprawdę... Tak, nie potrzebujemy, mamy bardzo zdolnych naukowców, nie potrzebujemy tego. Dobra. Diabeł Piszczałka, wielkie dzięki za przedłużenie słowa, 35 miesiąc. Wielkie dzięki. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, relaksuję się w tej chwili. Rozmawiając tutaj o czymś z Wojciechatorem, to powinno poprawić mu humor. Tak, jeżeli średni nastrój będzie powyżej 50%, co chyba trudno będzie zrealizować, to otrzymamy jeszcze jakiś bonus. I więzień, prawie zrekrutowany, doskonale. Kabel nie jest podłączony... A, tak, racja. To trzeba dać kabel. Faktycznie nie generujemy w tej chwili prądu, co nie jest idealne. Okej, okay, to ktoś zbuduje Xebisuks prawdopodobnie. A, ona kończy tą mega rzeźbę. Okej, okay. Miejmy nadzieję, że dzisiaj ją skończy w końcu. Okej, okay, dobra, Xebisuk, wiesz... Albo dobra, Wojciechatora obudźmy, niech tylko ten kabel położy nas szybko. O, dobra. Akurat jak się baterie wyczerpały. Okej, okay. Jeniec na egzekucję zdrowy. Czyli o poranku zrobi... Tak, złożymy ofiarę. Okej, okay, prądu mało. Ale o poranku panele słoneczne powinny naładować to. Okej, okay, czyli to jest prawie dokończone. Tak, ta, właśnie, żeby nie przeciążać naszych ludzi z budowami. Okej, okay, tutaj grzejnik trzeba dać. Bo jaka jest jakie są temperatury tutaj w ogóle? 9 stopni, 14, 20, 21. Okej, okay, na razie nie muszę dawać tutaj. Chociaż nie, w zimę będzie musiał być. Bo to grzeje trzy pomieszczenia, czyli tu mi się wydaje, że nowy grzejnik będzie potrzebny.
I właśnie dajmy tutaj troszkę więcej infrastruktury od razu. Ten kabel możemy tu jakoś poprowadzić. Aha, rozbierzemy. Okej, okay, tutaj. I dajmy tutaj też te szafki. Właśnie pytanie, jak jest dwie osoby tu mieszkają, czy potrzebują po dwie sztuki tych szafek? Właśnie tego nie wiem. Zróbmy tak na wszelki wypadek, bo... Bo nie wiem. Okej. Okay. Czy to jest zaplanowane? Doskonale. A, i kolejna rzecz. Zmieńmy plan dnia atomowemu kasztanowi. Tak, bo kiedy on rano wstaje, to Ksebisuk kładzie się spać. No nie śpią razem, są mężem i żoną. Tak więc skopiujemy plan Ksebisuk chyba. Chyba nie będzie negatywnych konsekwencji z tego powodu. Dobra. Drugie nic nie daje, jedno starczy? Okej. Okay. Dobra, czyli czekamy tutaj. Chyba zrekrutujemy za chwilę Grigoriego. Tak! Okej, okay, mamy nowego rekruta. Nowego rekruta, którego wcześniej nawróciliśmy na kult cybergórników, czyli świetnie. Kolejny wyznawca. I doskonały rzemieślnik. Nie potrafi walczyć, ale potrzebujemy rzemieślnika w tej chwili jak cholera. Okej, okay, wylosujmy mu imię. Zobaczmy. Shut up. Okej. Okej, okay, zobaczmy więc, kogo mamy, kto jest naszym najnowszym kolonistą. Jakiś dziwny ma tatuaż, okej, okay, no zaraz zobaczymy. A więc tak, 59 lat, w dzieciństwie był asystentem medycznym, co ciekawe. Urodził się w czasie katastroficznej wojny, okej. Okay. Obydwie strony używały broni zapalających i pomagał rodzicom, którzy byli lekarzami, przyglądając się strasznym oparzeniom. Nie będzie mógł gasić pożarów, boi się ognia. Potem był zbieraczem maszyn, miał obsesję na punkcie starożytnych technologii. A to mamy wiele wspólnego, jest dobrym materiałem na cybergórnika. Świetnie, czyli rzemiosło i zdolności intelektualne dzięki temu są niezłe. Świetna pamięć, czyli jeżeli się nauczy czegoś, to wolniej będzie mu spadać doświadczenie. Ale nie lubi kobiet. Dobra. Ale okej, okay, świetnie. Potrzebujemy kogoś takiego, czyli tak. Skopiujmy plan dnia. A, on to niech ma obojętnie jaki. Ten gość. Zresztą skopiujmy ten. Okej. Okay. Teraz tak, co będzie robił? Co będzie robił Szat? Rzemiosło. Wszelkiego rodzaju rzemiosło to jest jego główny priorytet i w samą porę, bo mamy tutaj w tym pomieszczeniu zbudowanym specjalnie do tego celu masę wełny, skór, wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Czas uszyć naszym ludziom nowe ubrania, bo wszyscy mają zniszczone ubrania praktycznie. Tak, i z czasem będziemy mogli też jakieś ochronne ubrania robić. Nie jemu dałem? To jest Szat. Nie mu dałem. Nie wiem, o co chodzi. Nie, no dobrze zrobiłem. Okej. Okay. Dobra, wyślijmy go tutaj. Niech sobie zabarwi ubrania na... A, nie mamy tej stacji. Okej, okay, będziemy musieli to odbudować. Kubusz ma złe.
Co? A, tak, okej, okay, dlaczego ja tak zrobiłem? Dobra. Okej, okay, wyślijmy go do roboty od razu i każmy mu uszyć nowe rzeczy. Czyli tak, zobaczmy, czego potrzebujemy, kto ma jakie zniszczone ubrania. O, nowy kaptur dla... Tak, nowy kaptur trzeba będzie uszyć dla atomowego kasztana. Okej, dajmy tutaj zlecenie, niech troszkę więcej tego zrobi, nasi ludzie to ubiorą. I wtedy... tak, tak żebyśmy utrzymywali jakiś zapas kilku rodzajów odzieży. Czyli na pewno chcemy mieć jakieś parki. Na pewno chcemy mieć jakieś spodnie, na pewno chcemy mieć jakieś t-shirty. Okej, okay, te płaszcze są niezłe, bo one chyba zapewniają troszkę ochrony. Właśnie zobaczmy. Tak, zapewniają troszkę, odrobinę ochrony przed uderzeniami z broni ciętej, czyli to by było dobre. Dajmy zlecenie robienia tego. Czy jeszcze czegoś potrzebujemy? A, potrzebujemy też tego, peleryny dla Fresco FM. Czyli to niech będzie jako priorytet. Babokowi usuń rzemiosło z pracy. Tak. Chociaż nie, to może robić. To będzie tylko wykuwanie bloków. To może zostać. Tak mi się wydaje. Tak, on nie będzie szył, nie będzie kuł w kuźni, nie będzie tego typu rzeczy robił. Okej, okay, czyli zróbmy tak, żebyśmy mieli jakiś niewielki zapas tego typu rzeczy. Pytanie tylko, czy można sprecyzować jakość. Można, ale okej, okay, lepiej będzie chyba, kiedy zbudujemy krematorium, to po prostu uszkodzone ubrania będziemy palić i wtedy tutaj znowu się pojawi zapotrzebowanie. Czyli chyba w ten sposób będziemy to robić. I tak, żeby dwie sztuki zawsze tutaj były. Tego wszystkiego. A, pelerynę tylko jedną. Dobra, pytanie. On właśnie nie potrafi walczyć za bardzo w szant. Okej, bardziej preferuje walkę wręcz, czyli dajmy mu jakąś broń ręczną. Co by to było dobre? Chyba ta ikwa. Albo nie, ta dobra włócznia. Okej. Dajmy mu dobrą włócznię. Aha, tutaj już grzybiarnię rozbudowujemy. Jaka to jest temperatura? 13 stopni, ok, może być. Dobra, egzekucja. Egzekucja, bo nie chcemy żywić tego jeńca. Nie potrzebujemy go. Publiczna egzekucja. Tak, no to jest bandyta, który na nas najechał, czyli... tak, spotka go zasłużona kara. Nie będzie litości. Czyli Szat jest chyba... szczęśliwy, że... jego to nie spotkało. Satysfakcjonująca egzekucja publiczna. Świetnie. Plus 6 do nastroju przez 6 kolejnych dni. O, i to... to podkopuje ten... niewolników. Tak, niewolnicy też musieli to oglądać. I to też może ich spotkać. Czyli spoko. Dobra, tylko trzeba będzie tu posprzątać. Żeby koloniści zaakceptowali egzekucję, więzień musi mieć młotek. Tak, i wiem, tak, tak. Można też użyć oskarżenia. Ksebisux ma taką specjalną zdolność. I właśnie, Ksebisux się nudzi, i bo ta rozrywka, której dostarczamy, już jej nie wystarcza. Telewizja. Telewizory lampowe. To będzie kolejna technologia. Okej, czy ona dokończyła tą rzeźbę w końcu? Jeszcze nie. Okej, Wojciechator tutaj kończy kłaść żwir. Dobra, jak tam nastroje gościa w tej chwili? Okej, bardzo dobre.
Pytanie właśnie, czy w tym questie pokazuje nam, jaka jest obecna średnia wartość. A, jest 48%. O, świetnie, czyli prawie to 50, za które dostaniemy coś ekstra. Bo nagroda główna, którą dostaniemy, to legendarnej jakości łóżko podwójne z piaskowca. Dla Xebisux i atomowego kasztana prawdopodobnie. Ale poprawimy też relacje z jego frakcją, jeżeli będzie troszkę bardziej zadowolony. Okej, świetnie, to mi się podoba. W końcu robimy jakiś progres. Mamy powiększoną tą strefę na grzyby. Doskonale. Przyda się tego troszkę więcej. A, jestem ciekaw, co Xebisux wytworzy. A tymczasem impreza. Alkalkalimor organizuje imprezę. Okej, to chyba się spodoba naszemu gościowi. No, A, uwięziony. Pochowany pod ziemią. Byłem pod ziemią za długo. Czuję, że ciężar tej góry zaraz mnie zgniecie. Potrzebuję nieba. I chcę poczuć wiatr. O, jeszcze kilkanaście dni przed tobą, mój drogi. Jemu się nie spodobało, że była egzekucja, ale ogólnie nastrój ma dobry. Ustaw robienie jedzenia z mięsa. Robimy jedzenie z mięsa. Okej, okay, Shad chce zmienić swój wygląd. Okej, nie mamy w tej chwili tej stacji do zmiany wyglądu, czyli musimy to dać, gdzieś zbudować. Nie wiem gdzie. Jezoneus, wielki dzięki za przedłużenie suba, piąty miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, dajmy tą stację tymczasowo tutaj nawet. W sumie. Tak, koło krawca, to jest chyba dobre miejsce. A i trzymajmy tu też barwniki, czyli gdzie to będzie? Barwniki. I wyłączmy to tu. Okej. Okay. Zrób arenę dla gladiatorów. Ja mam masę rzeczy do zrobienia. Chciałbym, naprawdę chciałbym, ale mamy tylko dwóch budowniczych. I jeden budowniczy od wielu dni pracuje nad rzeźbą. Już kończy szczęśliwie, czyli zaczniemy troszkę bardziej rozsądnie budować kolejne rzeczy niebawem. Okej, okay. Wielka rzeźba, to jest olbrzymia, niebotycznie wielka rzeźba z granitu, zobaczmy. Okej, okay, dobra. Piękno 800, to jest naprawdę dobre piękno. Tytuł, purpurowa kostka. Zobaczmy. Rzeźba ma kształt prostokąta. I w górze tego obrazu jest kilku rzemieślników, którzy wytwarzają strzały. Nie wiem dokładnie, jakie jest polskie tłumaczenie, umknęło mi. Ale dobra, to jest bardzo imponująca rzeźba. Jaka ma wartość? Tysiąc sztuk srebra, wow. Nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, czy to montować tutaj, czy sprzedać. Ale dobra, świetnie. Też Xebisux poprawiła chyba nieźle swoje zdolności artystyczne, tak? Silny ekspert, poziom 13. Ale teraz niech się weźmie za budowanie. Okej, okay, co ona robi? Sprząta? A, nie ma włączonego budowania. Okej, okay, włączmy jej z powrotem budowanie. I do roboty. A, naprawa, okej. Okay. Zamontuj w świątyni? Nie, w świątyni chyba nie pasuje. Zostawię na razie, bo potrzebujemy też nowego pokoju rozrywek tak naprawdę. Tak. Kolejne Electron Party chcę, żeby się odbyło w dyskotece. Zbudujemy dyskotekę. To jest za małe, to nie wystarczy głośników. To chyba optymalna ilość, już nie pamiętam, czy 8 czy 16. Czyli tak, musimy to zrobić. Okej, okay. Jest peleryna, doskonale.
peleryna ze skóry, którą może sobie ubrać Fresco FM. Właśnie pytanie, czy ona sama to zrobi? Ale Claymore, nie ubieraj tego, to jest dla Fresco FM. Dobra, każmy jej to ubrać. Tyle. Fresco FM, ubierz. Czy to daje jakąś ochronę? O, daje troszkę ochrony. Nawet niezłą. Kropa w ciąży po raz kolejny. Okej, okay, mamy tą stację do stylizacji, czyli wyślijmy tu Shada, który będzie chciał zmienić odrobinę styl. A, on jest tutaj. O kurde, ciekawa fryzura. Ej, on sobie zmienił styl? Sam sobie zmienił. O kurde. Miał tatuaż, miał jakiegoś X-a nad oczami, na czole. I nie wiem, czy miał taką fryzurę, jak jakiś, kurde, angielski lord, czy tam szlachcic z XVIII wieku, no dobra. Okej, okay, no, stylowo. Chociaż ukrywa tą misterną fryzurę pod turbanem, ale dobra. Okej, okay, czyli czekamy teraz na ten komunikat. Plan jest taki, że nasi ludzie, kiedy tylko Shad coś uszyje, będą tu przychodzić i przebierać. Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Doskonałe. Dokładnie o to chodzi. Atomowy kasztan śpisk sebisuks. Świetnie. I w końcu się... tak, teraz mamy dwóch budowniczych. Masę tragarzy. W końcu jest progres i zaczynamy coś tu konkretnie widzieć, że robimy. Dokończmy jeszcze tylko ten kawałek tutaj. I potem zabierzemy się za krematorium. A właśnie, a propos questa, nie mieliśmy... A, mamy tego questa! Okej, okay, musimy to zrobić. Okej, okay, mamy ruiny, zapomniałem całkiem. Okej. Okay. Starożytny kompleks, bardzo blisko. Okej, okay, za chwilę tam ruszamy. Chociaż może poczekamy na kolejny rajd, bo już chyba troszkę czasu minęło, nie? Od rajdu. Tak, poczekamy na kolejny rajd i wtedy ruszamy na ekspedycję. Lądowisko rozstaw? Tak, zaraz to zrobimy. Tak, zanim to zrobimy, to rozstawimy lądowisko. Mhm. Okej, okay, Wojciech Ator to dokończy, czyli możemy to zrobić już to lądowisko. Spoko. A więc tak, to musi być 9 na 9. Mamy tutaj już te... 3 mamy, jedno trzeba będzie dobudować. Tu jest chyba dach. Okej, okay, tylko pytanie, czy to jest dach, czy to jest nawis skalny? To jest nawis... skalny. Nie. Dobra, upewnijmy się, że tu nie ma dachu. I dajmy tu... Okej, okay, zróbmy... Okej, okay, wyłóżmy... płytki. Wyłóżmy płytki i wtedy będziemy mogli... to zrobić. Okej. Okay. Czyli zostawmy tutaj niewielkie przejście. I 9 na 9. Może dajmy beton, żeby troszkę się odróżniało od tego chodnika. Dobra. Okej. Okay. A propos chodnika. Coś takiego. Pozbądźmy się tego. I dajmy chodnik też tu dookoła. Okay. I zainstalujmy te rzeczy tutaj. A, źle. 9 na 9. Co, dobra, najpierw niech zrobią tę podłogę. I wtedy. Fresco ubrała płaszcz. Bo kazałem jej.
Nakrycie głowy dla atomowego nowe, tak. Czyli nowy kapitan. Lepsza broń daj kolonistom. W sumie racja, mamy troszkę zdobyczy chyba dobrej broni. Markonius, wielkie dzięki za donację. Trafić do serii jako bezużyteczny niewolnik, który przegrywa w tańcu Teloboma. Do tego kobieta, bezcenne. No, losowanie. Tak chciał los, co mogę powiedzieć. Ale kto wie, no dzieje Markonius mogą być ciekawe. Być może nawet stanie się kolonistką. Nie wiadomo. Wielkie dzięki. Okej, okay, to jest biokodowane, czyli nie możemy tego użyć. To nie wiem, czy jest dobre. Nie, celność jest troszkę fatalna. My często będziemy walczyć na krótki dystans, tak więc nie wiem, czy to jest dobre, ale to jest dobra broń. To jest od tego pielgrzyma chyba. Tak. Doskonałej jakości broń. Na krótki dystans ma niezłą celność. To komuś damy, czyli zobaczmy, kto w co jest uzbrojony w tej chwili. Atomowy kasztan, mi się wydaje, że zostawimy go jako snajpera. Czyli ten karabin jest chyba dobry w tej chwili, który ma. Normalnej jakości, okej. Okay. Wojciechator, zostawmy mu tego shotguna. To jest dobra broń też na krótki dystans, która się u niego sprawdza. Właśnie pytanie, jaki to ma zasięg w porównaniu do shotguna? 23. 13 tylko, ok, czyli to shotgun jest naprawdę krótkiego zasięgu, ale Wojciechator ma pazur. Czyli to jest chyba dobre połączenie. Ksebisux. Ok, dajmy techno kapitanowi ten karabin maszynowy. Fresco, zobaczmy co ma. Normalnej jakości pistolet maszynowy, to nie jest chyba zbyt dobra broń. Okej, okay, ona będzie dobrym snajperem z czasem. Dajmy jej karabin. Ten karabin, lubię ten karabin, bo on ma dobry zasięg. Niezłą celność. Nie ma jakiejś magicznej szybkostrzelności, ale... Okej, okay, to jest dość dobry pistolet maszynowy, który możemy dać komuś innemu. Kubusz oczywiście ma miecz. Alkal Kalimor ma okropny rewolwer. Okej, okay, czyli na pewno może... mieć coś lepszego. Tak, dajmy jej ten dobry jakości pistolet maszynowy. I szat z włócznią. Dobra. Też chciałbym zbrojownię, tak żeby... Tak, łatwiej rozróżnić typy broni i tak dalej, i tak dalej. No ale po kolei. Wszystkiego od razu nie zbudujemy. Ja chyba zmienię te kable, żeby tak na środku lądowiska nie leżały. Czy to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia mechaniki gry, ale... A, tylko ja chcę kabla tylko się pozbyć. Może granaty EMP położymy na jakiejś półce? Zobaczymy, zobaczymy. Salon przerób by się przydały nowe krzesła. Moi drodzy, wielkie dzięki za te sugestie, ale mamy dosłownie kilkadziesiąt rzeczy do zbudowania. I wszystkiego na raz nie możemy. Tak, oczywiście, tak, możemy lepsze krzesła zrobić, co poprawi to. Tak, teraz myśląc nad tym, być może budowniczy nowy by się przydał. Ale być może niewolnik nawet. Ale dobra, mamy telewizory lampowe, świetnie, za chwilę zbudujemy jeden, tak żeby zapewnić naszym ludziom troszkę bardziej urozmaiconą rozrywkę.
Nie wiem, czy będziemy wytwarzać narkotyki, ale opracujmy na szybko te technologie, czemu nie? Okej, to pomieszczenie robi się małe, ale walnijmy tu jeden telewizor. Tak, bo nasi ludzie się nudzą. Mamy kilka typów... To nie jest idealnie. No ale dobra, niech będzie. Tak, Ksybisux była znudzona, pamiętam, przez jakiś czas. Tak, czyli samotna jakaś medytacja, relaks jest znudzona. Interakcje społeczne jest znudzona. Gry zręcznościowe też jest znudzona. Gry umysłowe na razie nie jest znudzona, ale... Telewizor to jest chyba nowy typ rozrywki, którego nie mieliśmy do tej pory, czyli świetnie, będzie większa rozmaitość tych typów rozrywek. Broń to Lobuma, pamiętaj, wiem, czekamy na rajd i wtedy wyślemy chyba ekspedycję. Dobra, lądowisko, szybko, walnąć, raz, dwa. Czyli instalujemy te... oddajniki. I konsolę komunikacyjną będziemy musieli gdzieś walnąć, czyli jeszcze jedno nowe pomieszczenie. Będziemy potrzebować. Okej, okay, i musimy jeszcze jednego nie mamy, czyli... coś takiego, czyli lądowisko będzie. Wydaje mi się, że konsola komunikacyjna może być nawet tu chyba. Chyba wstawimy ją tutaj, wykujemy niewielkie pomieszczenie i stąd będziemy kontaktować się ze statkami kosmicznymi chyba. To nie ma dużego znaczenia w sumie, gdzie to wstawimy. Dobra, dajmy to. Wykorzystajmy to niewielkie pomieszczenie tutaj. Czyli konsola komunikacyjna. Dajmy tu krzesło. Znaczy stołek wystarczy tak naprawdę. Dajmy tu tą ścianę. Nie piaskowiec, tylko granit. Tak, tu nikt nie będzie siedział. Tu będziemy wchodzić tylko po to, żeby skontaktować się z kimś na orbicie. Chociaż być może potem to rozbudujemy i zrobimy z tego pracownię naukową. To więc dajmy tu lampę. I dajmy troszkę więcej tych płytek. Ok. Może tu krematorium? Nie, krematorium damy dość blisko wyjścia. Ja chyba dam tutaj tunel jeszcze jeden, bo i tak się bronimy tak naprawdę tutaj. Czyli wydaje mi się, że dam tunel tutaj, bo krematorium musi być blisko zwłok, czyli atakowani jesteśmy tutaj. Blisko tego, gdzie mamy ubrania i broń. Tak, bo stare ubrania też będziemy spalać, czyli gdzieś tutaj to będzie idealne miejsce. Okej, okay, cały czas niepochowane zwłoki. Kurde, dobra. Ostatnie groby już mam nadzieję kopię. No dajniki jeszcze w magazynach potrzebuję, tak. Są te. Okej, okay, jedzenie... będę sprzedawał? Może? Dajmy to. Dajmy tutaj jeden nadajnik. Kto wie, być może będę sprzedawał jedzenie, jak będziemy mieli absurdalne ilości. Dajmy jeden nadajnik tutaj. I jeden nadajnik na pewno tu. Okej, okay, szczęśliwie wszystko załapię. Dobra. Okej, telewizor! Jest. Kamęczo, obejrzysz sobie? Jak tam twój nastrój? Niezły, 78%. Jaki średni nastrój? 74%. Okej, okay. Będzie, jest bardzo zadowolony. Okej, okay, mamy kaptur. Ten jest prawie zniszczony, jeszcze nie do końca. Ale załóż sobie. To mu wykaż tam nowy kaptur. Okej, okay, to mi się podoba, naprawdę szybko te rzeczy budujemy. Wojciechator zmienia ubranie. Trzeba będzie to zabarwić. Jak tam
Okej, cały czas ludzie mają zniszczone ubrania, ale szat tu, jak widzicie, pracuje, szyje jak, nie wiem, jak szalony. Atomowy kasztan czuje inspirację do udomowienia zwierzęcia, okej. Nie wiem, czy się... Okej, jedzenia mamy dość sporo, ale... Dobra, te śmierdzące zwłoki, miejmy nadzieję, niedługo pochowamy. Tak, bo tu już tkanka jest zżerana przez pasożyty na oczach naszych bohaterów. W końcu, miejmy nadzieję, to pochowają. Okej, ile jeszcze tych zwłok? A, jeszcze więcej grobów potrzebuję, cholera. Wiecie co, ruszamy na tą ekspedycję teraz. Nie musimy czekać na rajd, ponieważ te ruiny są pół dnia drogi od naszej kolonii. To więc chyba nie ma takiej potrzeby. Nowy quest? Imperialne zestrzelenie. Zobaczmy. Bohaterowiec Imperium Boga został uszkodzony i szuka miejsca do lądowania. Jest dowodzony przez niejakiego Aripro, który chce wylądować w pobliżu naszej karczmy. Jednak ludzie z miasteczka z Dzikiego Zachodu, z frakcji Bindo, będą atakowali. Musimy ich bronić. Okej, czyli jest tam dowódca, Aripro, jakiś inny cywil i jeden Janczar. Musimy uratować dowódcę i cywila, ale Janczar może umrzeć. Po 8 godzinach przybędzie kolejny wahadłowiec, który ich zabierze. I musimy zabrać ich na pokład w ciągu 12 godzin. Okej, zobaczmy, jakie są nagrody. Możemy złupić wrak wahadłowca, co byłoby dobre. Srebro. Nie mamy nikogo z mocami psychicznymi. Nie biorę tego. Nie mamy nikogo z mocami psychicznymi. Nie bierzemy tego. Słaba nagroda, tak. Quest jest nawet ciekawy, ale tak, nagroda troszkę słaba. Okej, Xebisux chyba ogląda telewizję. Troszkę szat jej tu zasłania widok. Musimy coś z tym zrobić. Zobaczmy, czy to jest nowy typ rozrywki. Tak. Oglądanie telewizji. Świetnie, czyli Xebisux troszkę się odzwyczai od tych innych typów rozrywek. Doskonale. Majętny szlachcic, wielkie dzięki za suba. Witamy na pokładzie. Okej, mamy też konsolę, doskonale. Nie mamy na razie tych rzeczy. Czyżby nam się skończyły komponenty? Nie. Stal się skończyła, okej. Dobra, będziemy tutaj coś działać, czyli chyba możemy wydobyć stal stąd. Xebisux nie ma nic do roboty. A, bo nic nie budujemy w tej chwili. Okej, czy mogę coś zbudować, do czego stali nie potrzebuję? Okej, wiem, co mogę zrobić, troszkę skrócić to. To jest zbędne. Nie musi być tak długi ten tunel. Osobne pomieszczenie do oglądania telewizji. No idealnie to chciałbym coś takiego zrobić, ale na razie troszkę czasu zajmie wykucie nowego pomieszczenia. Okej, nasze rośliny umierają z powodu zimna. Okej, musimy spróbować uratować te rzeczy. Nie zwróciłem uwagi na pogodę, ale tu mamy teoretycznie dużo leczniczego ziela. Czyli zima idzie. Xebisux czuje szał pracy! Doskonale! A właśnie, a propos rytuałów i specjalnych zdolności, jak to w tej chwili wygląda? Okej, jeszcze trochę. Atomowy kasztan mógłby użyć zdolności, ale w tej chwili nikogo nie nawracamy.
Moglibyśmy popracować nad którymś niewolnikiem. Moglibyśmy wykonać rytuał nawrócenia. A kiedy kolejny taniec Tulubuma? Za 14 dni. Być może zbudujemy do tego czasu arenę. Zobaczymy. Dobra, niewolnicy powinni zebrać te rzeczy kolejnego dnia. Ale dobra, ekspedycja. Ekspedycja, moi drodzy. Karawana, idziemy do starożytnych ruin, gdzie możemy zhakować terminal i zdobyć kolejną wskazówkę na temat gniewu Tolobuma, kolejnej relikwii. Okej, okay, bardzo szybko, to jest bardzo blisko, bardzo szybko dotrzymy na miejsce. Pytanie, kogo wysyłamy? Wyślemy Alkalkalimor. Wojciechatur i Ksabisuks niech zostaną. Wyślijmy też Kubusz. Wyślijmy atomowego kasztana. Okej, okay, potrzebujemy odrobinę. Okej, okay, weźmy też Ksybisuks. Wojciechator i Fresco zostaną. Nie bierzemy chyba niewolnika. Weźmy osiołka. Być może do transportu się przyda. I czy bierzemy warga, samca? Nie, wydaje mi się, że może tam troszkę zawadzać. Aktywować jakieś, kurde, miny. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, czyli oni automatycznie wezmą sobie śpiwory i wszystkie rzeczy? Tak, okej, okay, mamy jedzenia na 2 dni. Czyli to wystarczy. Dobra, ruszamy. Czyli za chwilę wszystko powinni na osła załadować. Dokładnie. W pobliżu rozbijają się kapsuły, które kryją... drewniany topór, który jest troszkę bezużyteczny. Nie bierzemy go, ale granaty EMP... to jest bardzo cenna broń przeciwko mechanoidom zwłaszcza. Czyli to sobie przynieśmy. Miejmy nadzieję, że niedźwiedź nikogo nie zaatakuje. A, właśnie. Ktoś tu wilka zmasakrował. Karawana ruszyła. I za chwilę powinniśmy dotrzeć na miejsce. A, i to możemy rozebrać. Właśnie niby te wahadłowce są dość cenne. Jeżeli je rozebrać. Właśnie wyślijmy tu Wojciechatora. Być może będzie stal. Alpaka urodziła po raz kolejny. Nasi ludzie dotarli na miejsce. To się zajmuje niewolnikami, jak Ksybisuks poszła? Nikt. Ale plan jest taki, że wrócimy za chwilę. Okej, okay, tu było dość sporo stali i komponenty, czyli spoko. Okej, okay, czyli tutaj troszkę pada coś... Co oni robią? Śpią! Kurde. W deszczu w ciągu dnia? A, bo mają... A, mają ustawiony plan nocnej sowy, racja. Wow. Ja bym nie zasnął w takich warunkach, no ale dobra. Okej, okay, czyli zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Kolejne starożytne ruiny, których jest tu masa w okolicy. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Mamy jedno wejście. Budynek ze stali i wapienia. Dobra. Zbadajmy to. Dobrze, że pada. To teoretycznie może zgasić te pożary. Być może to będzie omen dobrej fortuny. Mamy tu święte zwierzę, czyli kozła. Święte zwierzę naszej religii. Być może to jest zwiastun tego, co tu dobrego znajdziemy. Okej. Okay. Bobok, jak to ma w zwyczaju, ma kolejny szał obrażania. O, swego kompana będzie obrażał. Kadeta Asparagusa, dlaczego? Dlaczego? Co się stało? Kadeta Sparagus komentował neutralnie o tym, że kapelusz by chciał nosić. I dlatego się Bobok. Dlaczego się wkurzył Bobok? Z powodu kiepskiego nastroju, brzydkiego otoczenia. Okej. Okay. A, ten Bobok. On zawsze kogoś obraża.
Okej, okay, obraził muskulaturę kadeta Asparagusa. Dobra, ale mniejsza z tym. Skupmy się na tym. Utnij mu język, a mógłbym. Tak, moi drodzy, jest nowa opcja. Można uciąć język. Okej, dobra, zobaczmy, co tu jest. Okej, nie widzę min. Mamy hermetyczną skrzynię. Starożytną maszynę. I terminal, okej. Zobaczmy. O, czyżby to był ten terminal? To jest chyba ten terminal, którego poszukujemy. Ale poczekamy jeszcze chwilę, bo być może aktywujemy jakiś system obronny. Zobaczmy, co jest tutaj. Okej, troszkę leków ziołowych, to nie jest rewelacyjne, ale może być. Zobaczmy, co jest w kolejnej komnacie. Okej, te rzeczy mogą wybuchnąć, ale mamy tu terminal. Jak sobie radzić z tymi niestabilnymi węzłami paliwowymi właśnie? Okej, zhakujmy to. Okej, aktywowaliśmy to. Czy ja mogę to zniszczyć zanim to... Nie. Kurde. Właśnie nie, ja nie wiem, jaka jest dobra taktyka, żeby sobie z tym radzić. Dobra, trzeba będzie tu wymontować ścianę. Musimy skakować jeszcze ten terminal. Dobra, rozbierzmy te ściany. Ksybisux chyba to zrobi. A, nie od środka. Okej, drugi się włączyło. Zostaw te drzwi otwarte. Dobra, wy szybko rozmontować te ściany. Alkal Kalimor i Kubusz. A, Kubusz nie może. Okej, Alkal Kalimor. Sobisów, zdawaj. Tutaj na zewnątrz. Kalimor. Zmontuj to. Stracimy chyba. Nie wiem, czy. Chyba stracimy terminal. No nie opanujemy tego pożaru. Okej, to się pali. Temperatura w tym pomieszczeniu wynosi 273 stopnie, czyli musimy zrobić tu, wywietrzyć to, rozmontowując te ściany. Okej, temperatura spadła, czyli teraz możemy szybko przebić się tędy. Czy możemy zaatakować ścianę po prostu? Kubuś, przebij się mieczem. Kurde, dawaj. Przebij się mieczem przez ścianę. Okej, to chwilę potrwa, chyba szybciej. Będzie to rozmontować. A szybko, zanim się spali nam terminal. O kurde, Wojciech Hator i Fresco FM są narzeczoną parą. A, patrzcie, co się działo, jak ich towarzyszy nie było. Okej, okay. Mamy narzeczoną parę kolejną. Nasz budowniczy, starożytny żołnierz. I nasz górnik, para cyborgów. Jeden ma cybernetyczne szczypce zamiast dłoni, a druga ma całe cybernetyczne ramię. Dach rozbierz? Tak, też można by. Dobra, najpierw rozbierzmy tą ścianę. Ksybisuks, dawaj. I teraz tak, wszyscy pod broń. Wejść tu i gasić na bieżąco. Tak, zgasić to. Dobra, po kolei gaście to. Okej, dach się zawala, to dobrze. Ugasi troszkę częściowo te płomienie. Zbliżmy się do terminala. Chcemy tu być przez chwilę, tylko po to, żeby zhakować ten terminal, tak naprawdę. Tak, dachy się walą. A to mówię, kasztan, zhakuj terminal. Twoi towarzysze pomagają w gaszeniu ognia. Kolejny węzeł gdzieś eksploduje. Nie widzę, nie wiem gdzie. O nie, Kubusz, jesteś w ogniu! Okej. Okej, quest wypełniony. Zdobyliśmy dwie informacje, których potrzebowaliśmy. Kubusz jest podpalona. Ksybisuk ją gasi w tej chwili. Stopa jej się podpaliła i biegnie w panice w tej chwili. A, czyli badamy to dalej. Chciwość? Zobaczmy.
Okej, tu jest... O! Insektoidy! Insekty nie lubią ognia. Tym możemy aktywować chyba, o ile się nie mylę... Wahadłowiec. Insekty obudzą się za 9 godzin. Okej, mamy czas. Okej, wkrótce satelita zrzuci tu jakieś zaopatrzenie. A, czy wchodzimy do tego pomieszczenia, to jest pytanie. Zobaczmy. Zawsze możemy przez ściany się wybić. Okej, wołowina. Masa wołowiny, którą ten ryś chyba zje za chwilę, no dobra. Okej. A, tu śpią te insekty. W sumie to ci ludzie chyba, nawet by je chcieli, lubią mięso z insektów, tak szczerze mówiąc. Tu może być ich więcej, zobaczmy co jest tutaj. Right, to na tej mapie? Okej, mamy right. Czyli miało nie być tutaj innych frakcji, ale jest. Mamy trójkę piratów. Chociaż nie, Bindo to była frakcja ludzi z Dzikiego Zachodu. Tak, wrogo nastawieni ludzie z Dzikiego Zachodu. Okej, tu mamy kolejną skrzynię. Zobaczmy co tu jest. Zobaczmy co tu jest. Srebro. Okej. Dobra, zabierajmy to, co się da. I chyba spadamy. Chyba nie ma sensu z nimi walczyć. Musimy wrócić jak najszybciej do bazy. Okej, tędy możemy przejść cały czas, czyli spoko. Weź atomowy kasztan te leki. Dobra. Tak oni nas nie dogonią. A, osioł tam jest, kurde. Dobra, teraz tak, żeby wyjść z mapy, to muszę dojść na krawędź, nie? Bo nie mogę reformować karawany, nie? Nie. Są wrogowie. Okej, czyli sama się reformuje, okej. Dobra, z powrotem. Weź wołowinę. Mięsa mamy w sumie dość dużo. Okej, dajmy tu zlecenie dalszego kucia. Potrzebujemy stali w tej chwili. Dobra, czyli ile mamy informacji na temat gniewu Tolobuma w tej chwili? Dwie z pięciu, okej. Czyli czekamy na kolejne. Mają osła? Mam nadzieję, że tak. Tak. Okej, Kubusz. Zagoiło się to oparzenie doskonale? Pytanie, czy ktoś jest na orbicie? Możemy też odezwać się do innych frakcji, jak widać. Jeżeli mielibyśmy sojuszników, to moglibyśmy ich wezwać, gdybyśmy byli oblężeni, powiedzmy. Czyli być może to jest dobra myśl, żeby poprawić... O. Bunt! Kadet Asparagus ma dość! Tyle przeszedł! Poczciwy Kadet Asparagus i ma dość! Przelała się czara goryczy. Okej, szuka broni i będzie chciał wyeliminować naszych kolonistów. Tylko on? Okej, reszta niewolników się nie zbuntowała szczęśliwie. Okej, dobra. Szat i Kamęczo, zajmijcie się tym. Okej. Koniec rebelii. Tak, to nie jest Spartacus, koniec rebelii. Kamęczo odrobinę ranny. A jak tam on? Okej, krwawi dość paskudnie. Nie mamy w tej chwili medyka, czyli szybko go uratujmy. Szat tutaj nie jest zbyt dobry, ale dał radę, walcząc przy pomocy włóczni.
Dobra, kto może go uleczyć w tej chwili? A, Shad jest całkiem dobrym medykiem. Okej, dawaj, Shad. Gdzie ty jesteś? Tu. A, już to robi, okej. Okej, dobrze, czyli mamy drugiego medyka. Nie jest aż tak dobry jak atomowy kasztan, ale może być. Zacznie nabywać doświadczenie. Karę? Ukarać kadeta Asparagusa? On jest z tej frakcji, właśnie tego Bindo. Karawana wróciła doskonale. Świetnie, świetnie, świetnie. To wszystko wina Boboka? No i tak. Być może tak. Tak, to przelało czarę goryczy chyba, jak Bobok zaczął obrażać kadeta Asparagusa. Wytnij Bobokowi język. Jeszcze raz, zacznij kogoś obrażać, to tak zrobimy. Okej, coraz mniej zniszczonych ubrań, to jest dobre. Fresco bardzo szybko wydobywa. Okej, kończymy tutaj demontaż powoli. Doskonale. A, alkalkalimor możemy wyłączyć budowanie. To nie jest w tym dobra. Ha, dobra, Agles niech pomaga przy budowaniu. Naprawdę szybko będziemy budować. Nie mamy już pól uprawnych. Pora siewów się skończyła. Czyli to się przyda. Okej, to składowisko, żeby tak paskudnie nie wyglądało. Zmniejszmy odrobinę. Okej, kolejne rzeczy możemy budować. W końcu możemy coś budować. Czyli tak, kolejna rzecz to będzie krematorium. Potrzebujemy krematorium. A więc tak. Zbudujemy tutaj tunel, bo to nie będzie praktyczne, żeby tutaj dookoła transportować rzeczy. Obrona i tak jest skupiona tutaj. Tak więc nie ma chyba powodu, żeby było tylko jedno centralne wejście do naszej osady. Czyli krematorium damy gdzieś tutaj. Okej, weźmy, poprowadźmy ten tunel i kolejne wejście. Niech będzie, powiedzmy, tutaj. A tak, tutaj dosłownie gdzieś damy krematorium. Możemy to nawet rozkryć odrobinę bardziej od razu. Zróbmy coś takiego. Potem użyjemy kamiennych bloków, żeby to zamknąć. Okej, już wiele technologii opracowane, coraz więcej. I w końcu zaczniemy je też wdrażać efektywnie, bo w końcu możemy szybko tutaj kuć, szybko budować. Okej, dajmy tu od razu drzwi. Mogą być drewniane, a nie tu. Dawno nie odkryliśmy żadnej jaskini. No to dobrze. To jest troszkę upierdliwe. Okej, kadeta Asparagus. O, dramat kadeta Asparagusa. Załamał się kompletnie z powodu bólu. Będzie się błąkał bez celu. Coś... Dlaczego nie jest zadowolony? Kurde, nie ma źle jako niewolnik. O, ale tak, to przelało czarę goryczy. Widzicie? Oj, Bobok. Tak, można wyciąć język.
Ale dobra, moi drodzy, godzina 20, krótka przerwa i po przerwie budujemy dalej. Czyli mamy lądowisko, możemy kontaktować z orbitalnymi kupcami, a także z innymi frakcjami. Za chwilę zbudujemy krematorium, ogarniemy bałagan, nie będziemy musieli już kopać grobów. Czyli spoko, w końcu wdrażamy kolejne technologie. Pytanie, co będziemy budować kolejne? Być może... dyskotekę. Ale zobaczymy. Chociaż nie. Arena. Tak. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie i zbudujemy jakąś ciekawą arenę. Dobra,